Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego. Wzywam, a On wysłuchuje ze świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu Jego. Druga Księga Samuela 22:7. On słyszy nasze modlitwy. Losy narodu izraelskiego są podane dla naszej nauki. Jako chrześcijanie mamy podobne wzloty i upadki. Gdy Izraelici przechodzili z pustyni do ziemi obiecanej, Bóg dał im Jozuego jako przywódcę, typ Chrystusa. Gdy Jozue był z nimi, służyli Panu. Kolejne pokolenie trzymało się Pana, gdyż mieli starszych, którzy byli z Jozuem i mieli relację z pierwszej ręki o Bożym postępowaniu. Czytamy o tym m.in. w Księdze Jozuego, 2 rozdział, 7 werset. Potem powstało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani dzieła, którego dokonał dla Izraela. Wtedy synowie Izraela czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom. Tak czytamy w Księdze Sędziów, 2 rozdział od 10 do 11 wersetu. 7 razy w Księdze Sędziów czytamy, że synowie Izraela czynili zło w oczach Pana. Pan wydawał ich w ręce ich wrogów, nie po to, by być mściwym, ale by doprowadzić ich do powrotu do Niego. W odpowiednim czasie wołali do Pana, a On ich wysłuchiwał. Wspaniała część tych relacji jest widoczna w Bożej odpowiedzi. Okazuje On miłość ponad miarę i nie rezygnuje z nich. Bóg okazuje miłość ponad miarę i nie rezygnuje z nich. Możemy znaleźć się w trudnych okolicznościach z powodu naszych złych decyzji, być może po raz kolejny, ale Bóg chce, abyśmy również wołali do Niego. Bez względu na to, jak daleko zbłądziłeś, On chce przyjąć cię z powrotem. Tak nawet mówi Słowo Boże zapisane w Psalmie 31, wersecie 22. Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego, wzywam, a On wysłuchuje ze świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu Jego. Druga Księga Samuela, 22 rozdział, 7 werset. On słyszy nasze modlitwy.